i że wyliczył Polaków i o normalność. Wtedy zniknął z mediów, z gazet, z radia, z telewizji. Więc jeśli w kraju, w którym żyjecie, nie możecie rozpoznać wroga, to popatrzcie, kogo nie wolno wam krytykować. I wszystko będzie jasne. Dziękuję wam bardzo. Słowianie, śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polaków! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Niech żyje Polska! Śmierć, śmierć! Polska dumna, bogata, suwerenna! Polska rajem podatkowym! Dziękuję wam bardzo! Głośniej, bo nie tak nie słyszy. Dziękujemy! 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 Moim bohaterem jest Wojtek Ruszański. Wojtku, dziękuję ci! Dziękujemy! Czołem wielkiej Polsce! Czołem! Pozdrowienia wyślijcie na kartkach i proszę was, bo sam to przeżywałem. Napiszcie parę słów. Nie spieszcie się. Naprawdę nie trzeba. To, czy napiszecie tą kartkę dzisiaj, czy jutro, czy za tydzień, napiszcie wtedy, kiedy naprawdę będziecie czuli, że macie coś ważnego od serca do przekazania. Napiszcie nie w jednym zdaniu, trzymaj się kamracie, chociaż to też ważne. Napiszcie w kilku zdaniach, co się dzieje, jak się czujecie. Jeżeli czujecie, że wam przykro, że zaczyna padać śnieg, albo jest piękna polska złota jesień, a jego wśród was nie ma, napiszcie to. U mnie są 4 stopnie, ale w sercu gorąco, bo myślimy o tobie. Cokolwiek, piszcie szczerze te kartki od was. Dawali nam nadzieję. Te kartki od was były bardzo ważne. I listy. A czasami wytnijcie wycinek z gazety, jaki jest ciekawy, bo niech też wie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Jesteście wspaniali. Normalni Polacy. Normalni Polacy to wy. Bo reszta albo ogląda telewizję, albo systemowy marsz niepodległości w Warszawie, gdzie co po niektórzy puszczają nieładne bączki i popalają władzę, która nas zniewala. A wy ponieśliście ogromne koszty, ogromne ryzyko. Dokonaliście nieraz tej Polski, a nawet są tacy, którzy przyjechali z zagranicy. To wy jesteście Polakami, bo macie serce polskie. Czołem wielkiej Polsce! Czołem! Wojciech Ruszański! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Niech się dzieje wola nieba! Znam się, zawsze zbierać trzeba. Zapraszam Iwana Kolarenko, potem nasz wspaniały muzyczny eksperyment, bo tak bym to powiedział, kamrackie tango, a jeszcze potem będzie Tomasz Berach, twórca wspaniałej muzyki, między innymi jeszcze przytomni. Wykorzystajcie ten czas, rozmawiajcie ze sobą, kamraćcie się, wymieniajcie pomysłami, informacjami, telefonami, nie bójcie się, działamy od dołu. A Wojciecha słowa, przejmować Polskę od dołu!